dzieje w moim życiu. Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym filmiku i dzisiaj witam się z wami, tak jak widzicie, z lotniska, ponieważ lecimy w moje chyba top 1 wymarzone miejsce na świecie. Aż nie wiesz, że to mówię, ale lecimy dzisiaj do LA. Jeszcze w to nie wierzę, od dłuższego czasu już planowaliśmy ten wyjazd, ale jakoś nadal nie mogę w to uwierzyć, że ja tam będę. Jak widzicie, jestem bardzo podekscytowana. Aktualnie znajdujemy się w Berlinie i lecimy do Londynu i w Londynie będziemy mieli przesiadkę właśnie i już lecimy do Los Angeles, do LAX. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co będziemy robili w Los Angeles, i zdradzę wam też, że mamy w planach też inne miasta, będziemy robili taką objazdówkę, więc spełnienie marzeń. Zapraszam was do oglądania, podajcie na Instagrama, na którym będzie pojawiała się teraz masa zdjęć właśnie ze Stanów. Także co, lecimy! Mamy nasz pierwszy stop. Jesteśmy w Londynie na lotnisku Heathrow. Jestem w ogóle pierwszy raz na tym lotnisku. I kusi mnie tutaj sklep z książkami, ale nie mam tyle miejsca, żeby to wszystko targać, więc na miejscu sobie coś na pewno kupię. Nasz autobus. Nasz samolot. Jak to się nazywa? American Airlines. American Airlines, moi drodzy. To nie jest byle co. To już z klasy, naprawdę. 10-letni. Wielki samolot. Tego oczywiście nie odda nagranie, ale... O, ale mi się udało złapać. Marek też jest vlogerem, on GoPro nagrywa, więc jego nagranie będzie bardziej profesjonalne. Moi drodzy, czajcie to, bo ja w to nie wierzę. Spełnienie moich marzeń. Płaczę się chyba. Los Angeles, Nowy Jork. Welcome to Los Angeles, you know it, today. A ja zapomniałam powiedzieć w ogóle, że wujas ma urodziny tego dnia, co my lecimy. My lecimy, teraz mamy 10 września. Sorry, że tak od dołu. Jaką ty masz dobrą jakość tej kamery? Fajna jakoś, nie? Naprawdę dobra. No, bardzo ją lubię. Jest taka malutka poręczna, to jest Canon coś tam, G7X. Nie wiedzieli, jak się jak mam na imię? Smarek. Jak coś. Jakbyście kiedyś zobaczyli kogoś w takiej koszulce z napisem Marek, to wiedzcie, że to jestem ja. Życzcie mu 100 lat w komentarzach. I cieszę się, wuj. Wuj z Ameryki. O! To nie zawsze. Jara. Teraz świętujemy urodziny Marka. Pierwszy drink, tutaj białe winko, tutaj whisky z kolą, zdróweczko. I lecimy z urodzinami w samolocie. Jesteśmy. Ja nie wierzę w to, nie? Juhu, patrzcie, kto nas czekał. Peter i mamusia. Oni przylecieli pierwsi, a my już doleciliśmy i jesteśmy w komplecie. Padli już na nas czekają. Padli nie śpimy. Oni się już tu usadowili. Dotarliśmy do hotelu, ale odezwiemy się do was jutro, bo jesteśmy padnięci. Moi drodzy, jeszcze wstąpiliśmy na szybkie zakupy do jakiegoś tam sklepu w pobliżu. Ja nie wiem, na co mam się tu patrzeć, bo wszystko to jest dla mnie nowe i szokujące, ale patrzcie to. Wiecie, że jestem fanką kawy i oni mają tutaj takie gotowe creamery za 6 dolarów. Każdy produkt mnie po prostu jara i ekscytuje i nie wiem naprawdę, co mam pokazywać, ale postaram się wam pokazać jak najwięcej tych takich ichnich rzeczy. Jak wiecie, trochę tu pobędę, oglądajcie do końca, bo będzie się na pewno dużo działo. Mamy tutaj takie gotowe mac and cheese. Postaram się też sporo rzeczy wziąć do Polski, ale wiecie jak to z tym bagażem. Weszłam sobie na słodycze z ciekawości, ale jest już tak późno, że nie mam na nic, wiecie, konkretnego ochoty. Po prostu sobie oglądam, co tu ciekawego mają. Takis, też takie popularne. A bierzesz któreś? Czemu to są niebieskie chipsy? A i w ogóle zdecydowałam się na to, Peter. Peter, spróbujemy kawy jutro z tym, co ty na to. Bo w Los Angeles będziemy 4 dni, a mamy tutaj lodówkę, więc musimy to wykorzystać. Ja nie wiem, czy takie rzeczy są w Polsce, czy nie, ale wam tutaj będę pokazywała, to możecie mi najwyżej dać znać, albo sobie popatrzeć na te ich ciekawostki, bo nie wiem jak wy, ale ja zawsze lubię właśnie za granicą sklepy spożywcze zwiedzać. Patrz na te Liptony, no nie? Gigantyczne! Tylko bania. Kochani, my już się wyspaliśmy, także mogę wam poopowiadać, co dzisiaj będziemy robić. Siedzimy właśnie w hotelu i czekamy na Ubera. Pierwszy dzień, dzisiaj będziemy jechali zobaczyć,
zobaczyć Wenis, czyli takie wymarzone miejsce moje i mojej mamy. Zabieram was oczywiście razem ze mną. Będziemy też nagrywali w ogóle teledysk tego artysty. On tutaj, wiecie, biznes na telefonie załatwia wszystko do teledysku, żeby wszystko dobrze było. Widzimy się zaraz na Wenis. No, jesteśmy w Wenis. Kultowe miejsce, pewno każdy z was je zna. Zawsze chciałam tutaj być na żywo. Na żywo. I jestem w końcu, ja tutaj jestem. Skatepark słynny. Skateparkcik, zobaczcie, jak to jest vibe'ik. Ja podziwiam ich w ogóle, ja bym się bała. Ja bym na pewno się połamała na tym. Ja jestem fanką tej małej dziewczynki, która tam jeździ. No, ale znikła mi teraz. Wow, ja mocna. Ja, super. Popatrzcie na to. Ja sobie zaraz wypożyczę wrotki. Tak, wiem. Zdjęcie. Dobrze, mama jeszcze szykuje chciała, na rolki. Też, no, fajnie, byś miała zdjęcie. Mama wypożyczyła rolki i będzie nagrywała na GoPro. Ale fajnie. Pokażę wam jeszcze od tej strony, bo mega ładnie to wygląda. Te budki w ogóle dają taki, wiecie, efekcik ładny. To jest tak, jak sobie to wyobrażałam, właśnie jak na tych wszystkich filmach to wygląda. Tutaj mamy kosza. Tutaj taka w ogóle ciekawostka, nowość dla mnie, bo grają w squasha, ale rękami normalnie. No, a oni normalnie ręką tutaj. Jej, pierwszy Starbucksik basic, ale no wiecie, chciałam bardzo. I siedzonka w Starbucksie, desek. A co to było za kawa? Wziąłam sobie pumpkin spice cold brew, który jest taka pianka, właśnie pumpkin spice. Miałam strasznie ochotę na pumpkin spice, pomimo, że to jest 30 stopni, ale miałam ochotę na jesienny właśnie smak wersji ice. Na pewno kojarzycie to miejsce z gier i z filmów, gdzie właśnie do Santa Monica, gdzie jest ten słynny park, takie rozrywki. Ja, ale fajnie zobaczyć to w końcu na żywo. Wow, no naprawdę robi wrażenie. Fryteczki, bardzo chrupiące, tutaj lemoniada truskawkowa. Inni mieli też burgery, ale oczywiście już zjedli łakomczuszki. Mamy basenik też w hotelu, ale no i tak mało z niego korzystamy, no bo wiadomo, są tutaj ciekawsze atrakcje. Ale fajnie, bo można sobie wieczorkiem posiedzieć. Siemaneczko, witamy was w kolejnym dniu. Witamy. Witamy dzisiaj. Hollywood. Walk of Fame. Grze, mega się cieszymy. W końcu to zobaczymy, będę wam tutaj wszystko pokazywać. Tyle, nie? Zapraszamy. Tutaj i tu. Dobra, okej. Spaliłam się. Tak, żeby podjechała praktycznie pod to miejsce, które jedziemy. Tam się idzie taka pod górę, bo to jest na górze ten znak. No gdzie my jesteśmy, kochani? Już widać powolutku, powolutku widać. I idziemy do góry. Oja. Zobaczcie, dobrze chciałam zobaczyć. Chłopy, bardzo Piotrek jest cały spocony, ale tak już się wytarł. Marek tutaj, vloger, GoProger. W ogóle mnie nie wiem, że ludzie tutaj normalnie mieszkają, nie? Albo tu robią taki super apartament. Moi drodzy, to są właśnie backstage'e zdjęć tutejszych. To jest mocna foto. Miniaturka. Ale bolą ręce, no. A tu już są chyba schody, nie? Tak, to są schody. Schody. Dobra. Chodź mama do mnie. Siwuję. Dobra, możesz. Malutkie dziecko, chodź.
futeczki zaliczone, moi drodzy, ale jest tak gorąco. Jeszcze po wczoraj, po opalaniu właśnie z Venice, płonie nam po prostu skóra, bo tak jak widzieliście, ja się tutaj spaliłam z tyłu też, a smarowałam się 50. Robiliśmy sobie zdjęcie z znakiem Hollywood, ale nie wiemy, czy damy radę tam wejść do góry, wiecie, żeby zrobić zdjęcie za tym znakiem z widokiem na LA. Trochę jest gorąco. Patrz. Jezu, się... drzewo spadło! To tylko kora. O, ale się przestraszyłam, że coś leci na mnie tu z góry. W ogóle chciałam wam pokazać, jakie są domy. I tutaj, jak się idzie właśnie do tego znaku Hollywood. My wjeżdżaliśmy tutaj Uberem i było przyjemnie. Ale teraz zdecydowaliśmy się zejść na piechotkę. Czajcie, mieszkać w takim zamku. To jest zamek po prostu. Ogromny dom! Tu jest Paramount, a tam jest Netflix. Patrzcie, gdzie teraz wkraczamy. Wow! Szukamy znanych nam osób. Ale ogólnie no tutaj właśnie to się zaczyna. Tak to tu wygląda. Zawsze wiecie, wyobrażam sobie jakoś inaczej. Strasznie długo jest ta aleja. Idziemy i idziemy. To jest takie centrum, powiedzmy. Tu jest takie centrum. Ej, fajnie, tak już coraz ładniej to wygląda. Tutaj ma w ogóle pierwszy raz do mojej nowej z jednej strony. Ale no to ładniej. Gdzie są rozdawane Oscary i tak dalej. Coraz fajniej, no, to wygląda. Wow, ale tu jest tak fajne takie centrum. I tutaj jakiś budyneczek, Disneya. Tam jest właśnie ta aleja gwiazd, na której byliśmy. No i tu taka galeria. Takie fajne sklepy tutaj mają. Tu jest Victoria's Secret, a tutaj po tej stronie jest Pink. A my szukamy, kochani, sklepu. To jest ogromny, co to jest za łuk? Wielki. My szukamy sklepu z takimi czepeczkami. Dokładnie to z czepeczkami LA, bo mama sobie taką wymarzyła. To jest Mickey Mouse. Nie wiem, czy to chodzi o myszkę Mickey, ale jak tak, to słodziutko. Juleczka zauważyła. Wow, jakie auto. Co my tu mamy? Rodeo Drive. Idziemy na Rodeo Drive. Jestem już bardzo zmęczona. Bolą mnie plecy, bolą mnie nogi, ale idziemy. Trzeba wszystko zobaczyć. Wchodzimy. Ale ładnie tutaj jest w ogóle, podoba mi się. No ładnie już zaczynamy. Zaczynamy. Nie, a to chyba będziemy. No. Tam dalej. Ja, to chyba będzie moja ulubiona ulica twoja. Nie. Aha, jutro bo Piotrek chce jeszcze Supreme, do sklepu Supreme. Ale ładnie tu. Proszę bardzo. Louis Vuitton tutaj. A tam w ogóle zapomniałam wam pokazać fajne żółte autko. Lecimy na drobny zakup. No i mamy tutaj topkę. Dior, Gucci, moi drodzy, Prada. Warto wiedzieć takie rzeczy. Warto wiedzieć takie rzeczy na przyszłość, jak coś tutaj są. Ja sobie też zapamiętam, może kiedyś wrócę, coś sobie zakupię. Na razie muszę przetrwać tutaj 2 tygodnie. O, Rolexa może. Więc to też trochę mnie będzie kosztować. Może Rolexa, Jula. Może skoczę. Zapomniałeś, może Rolex. A tu jest Balenciaga, ja w ogóle miałam w planach kupić te sobie buty. Tu jest normalnie kolejka, ale nie będę jednak kupowała sobie butów. Ja już chyba trzeci raz widzę tu Diora, ale dobra, nagram wam, bo ładnie to bardzo wygląda. I no, zawsze chciałam po prostu tu być. Jakoś... Gdzie jest flaga? Zawsze chciałam po prostu tu być, to zobaczyć, bo bardzo efektownie to wygląda na tych zdjęciach wszystkich. O proszę. Rodeo Drive. Zaliczone. Obkupieni. Zielone. Idziemy dalej. No bardzo ładnie, tu jest tak czyściutko, wszystko ładnie wygląda. Ładne budyneczki są. Ale mi się coś zepsuł telefon. Nie wiem. I mój ulubiony Tiffany, bo mam strasznie
straszny sentyment właśnie przez ten film. Siadanie u mnie. Z tej strony bardzo ładnie to wygląda, właśnie macie tutaj Via Rodeo i tutaj robią sobie foteczki. Sesika! O ja, a w ogóle ten hotel mi się przypomina z takim typowym amerykańskim z filmów. Taki duży. Wiecie, w stylu plotkary. No, fajne, fajne. Beverly Hills Rodeo Drive mamy już zaliczone. Bardzo mi się to podoba, serio. Tak jak mówię, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tutaj wrócę. Moi drodzy, testujemy. Ja będę miała kawę, tylko jeszcze mi nie zrobili. Testujemy. Ciepło czy jak? Zimno? Zimno, no. Testujemy strawberry acai na lemoniadzie. Nie wiem, czy to jest w Polsce, chyba jeszcze nie ma, ale właśnie zawsze widuję to, że Angelika to pije jak jest w Stanach, więc testujemy, proszę. Ale fajne truskaweczki to są. Jak? Dobra, pochwalę słodkie są. Tak? Jest tak gorąco, że ja sobie wziąłem po prostu iced caramel macchiato. Tak smakowicie wygląda ta kawa. Niami. Oficjalnie Beverly Hills. Kochani, po prostu tak się wzruszyłam tym napisem. I tym, że ja tutaj jestem i że tu widzę. Napisko ci gada. Masakra. Dobrze, to już końcówka dnia i wszystkie zdjęcia mam praktycznie porobione. W ogóle muszę wam to pokazać, wiecie co jest fajne, że mam normalnie Starbucksa w hotelu. Idziemy do hotelowego Starbucksa, w ogóle jak to brzmi śmiesznie. Hotelowe. Co oni tu mają? Owoce. Stwierdziłam, że bardziej mam ochotę na owocki. W ogóle tu mamy basen. Nie no, ten hotel jest przepiękny. Kochani, my już opuszczamy niestety miejsce numer 1, czyli Los Angeles. Wymaldowujemy się właśnie z hotelu. Ja już się spakowałam, znaczy już jestem tutaj na dole. Czekamy na Ubera i jedziemy odebrać auto, którym dzisiaj jedziemy, uwaga, do Las Vegas. Także no, będzie naprawdę mocno tam. Ale właśnie nie wiem, czy zrobię to w jednym vlogu, czy w dwóch. Więc... Więc tutaj też, no, praca. Jak coś, moi drodzy, to zapraszam was na drugi odcinek. Jeżeli taki vlog wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę. Wpadajcie na Instagrama po fotki z USA. Dobrego i widzimy się w kolejnym. Pa!